Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Witam serdecznie w kolejnym programie VIP-room. Dziś nieco wcześniej, ale to dlatego, że mamy specjalnego gościa. Dziś moim i waszym gościem jest pan poseł Jarosław Gowin, kandydat na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie słuchaczy Radia Indeks, nie po raz pierwszy. Właśnie, nie po raz pierwszy, bo to już drugi raz odwiedza pan naszą redakcję i bardzo z tego powodu się cieszymy. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Ja też mam nadzieję, tym bardziej, że jestem pełen uznania dla osiągnięć radia. To jest chyba unikalna sytuacja w skali kraju, żeby radio studenckie miało tak dużą słuchalność. Bardzo cieszy nas taka opinia, ale przejdźmy od razu do meritum. Przyjechał pan na zaproszenie lubuskiego europosła Artura Zasady. W trakcie swojej wizyty spotka się pan między innymi z zielonogórzanami w siedzibie Europejskiego Gimnazjum doktora Rana. Spotkanie zaplanowano na godzinę 17:00, będzie ono otwarte dla każdego, więc zapraszamy już teraz od razu. Jeżeli na jakieś pytania nie padną dzisiaj odpowiedzi, no to będzie okazja o godzinie 17:00 dzisiaj zadać pytanie. No i przede wszystkim interesuje nas na początek cel pańskiej wizyty. Nie ukrywam, że tym celem jest odniesienie zwycięstwa w wyborach na przewodniczącego Platformy. Rywalizuję z niebyle kim, bo z najpotężniejszym człowiekiem w Polsce i człowiekiem, który poprowadził Platformę do 6 z rzędu zwycięstw, panem premierem Tuskiem. No ale i w sprawach programowych, i jeżeli chodzi o to, co zrobić, żeby Platforma odniosła to 7 z rzędu zwycięstwo, różnimy się dosyć znacznie, dlatego podjąłem rękawice, jeżdżę po Polsce, spotykam się z, tak jak dzisiaj tutaj w Zielonej Górze, z kolegami, koleżankami, kolegami z Platformy, ale spotykam się też z normalnymi Polakami na ulicach, na deptaków, na plaży i muszę powiedzieć, że każdemu politykowi taki kontakt z normalnymi obywatelami jest potrzebny do tego, żeby się nie odrywać od rzeczywistości. Ostatnio na ciekawy pomysł wpadli politycy z Norwegii bodajże, gdzie premier jeździł taksówką, rozwoził ludzi. Może to jest jakaś idea, żeby porozmawiać z narodem właśnie w taksówce, jako taksówkarz. Widziałby się pan w takiej roli? Ja akurat nie mam prawa jazdy, więc do tej konkretnie roli bym się, w tej konkretnej roli bym się nie widział, ale muszę powiedzieć, że Polacy bardzo szczerze rozmawiają ze mną, czasami wylewają ogrom swojej goryczy, częściej mówią o rozmaitych dramatach swoich osobistych, swoich dzieci, swoich wnuków, które w poszukiwaniu pracy muszą wyjeżdżać za granicę. I myślę, że premierowi też by dobrze zrobiło, gdyby nie ograniczał się do spotkań w takich zamkniętych ośrodkach rządowych, do których zaprasza tylko aparat partyjny. No ale wracając do wyborów na szefa Platformy, jakiego przewodniczącego potrzebuje obecnie partia w czasie wzrostu, przede wszystkim sondażu PiS-u oraz bądź co bądź problemów wizerunkowych w mediach? Przede wszystkim Polacy oczekują zmiany i to jest taki generalny wniosek z tych moich podróży po Polsce. Zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. Polacy niekoniecznie wiedzą, w jaką stronę te zmiany mają iść. Ja proponuję poszerzenie wolności gospodarczej, ograniczanie biurokracji, stawianie na rozwój przedsiębiorczości i to trafia do części z tych, z którymi się spotykam. Inni wolą inne recepty, chcieliby większej interwencji państwa, większej opiekuńczości ze strony państwa, ale jedni i drudzy zgadzają się z tym, że trzeba odejść od tego, co w tej chwili. Polakom zaczyna brakować nadziei. Oczekują zmian i ja taki program dobrych, głębokich zmian przedstawiam. A tak nawiązując do najświeższych wydarzeń, jaki wpływ na wyniki wewnętrznych wyborów w Platformie mogą mieć ostatnie słowa premiera? I tutaj pozwolę sobie zacytować słowo niezbyt ładne, pisior. Na wynik wyborów wewnętrznych pewnie to nie będzie miało już większego wpływu, bo ogromna większość członków Platformy, która chciała zagłosować, a zdaje się, że niestety jest to około połowy tylko naszych członków, ogromna większość już zagłosowała. Natomiast na pewno ujawnienie tych nagrań jest podwójnie szkodliwe dla Platformy, nie tylko zresztą dla Platformy, dla całej klasy politycznej. Po pierwsze, fatalnie się dzieje, że ktoś na spotkaniu z premierem nagrywa go, a potem puszcza do mediów. To jest przejaw braku solidarności. Ale jeszcze gorzej jest, jeżeli premier podczas takiego spotkania wypowiada słowa, no
takie naznaczone pogardą i słowa, które dzielą Polaków na lepszych i gorszych. Ja wiem, że agresji w polityce, zwłaszcza w polskiej polityce, jest pełno po wszystkich stronach. Sam często ze strony kolegów z Prawa i Sprawiedliwości muszę wysłuchiwać jakieś ostre bardzo komentarze. Ale tutaj te słowa padły z ust premiera rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Premier powinien się wystrzegać takich sformułowań. No to też od razu nasuwa się pytanie, jak to w ogóle możliwe, że nagrania z zamkniętego spotkania Platformy ujrzały światło dzienne. Media też spekulują automatycznie, że ktoś ze struktur partii jest wyraźnie nieprzychylny premierowi i po raz kolejny media też zwiastują rozłam w szeregach partii. Tutaj nawet padło takie hasło, że Platforma Obywatelska jest niczym Titanic i że może zabraknąć szalup też dla wszystkich członków Platformy. Nie, myślę, że Platforma się nie rozpadnie. Każdemu życzę takiego tonięcia. Dzisiejszy sondaż to bodajże 26%, więc notowania są ciągle bardzo wysokie, ale już powiedziałem o tym, że jeżeli jest się pewną wspólnotą polityczną, to jeden drugiemu nie powinien robić takich świństw, jak nagrywać potajemnie i potem jeszcze puszczać to do mediów. Od razu powiem, że na szczęście media w ogóle nie podejrzewają, że ja miałbym mieć z tym cokolwiek wspólnego, nie tylko dlatego, że znany jestem z tego, że się nie posługuję takimi metodami, ale po prostu na te spotkania pan premier nie zaprasza ludzi związanych ze mną. Jakiś czas temu zakończyło się też głosowanie internetowe na przewodniczącego partii, o tym pan już wspominał. Dane z 8 sierpnia według Gazety Wyborczej podają, że frekwencja wyniosła 50%. No, oczywiście chodzi o głosy członków partii. Jak pan ocenia tę frekwencję na tym etapie wyborów? Nie, niestety te dane były gorsze, bo te oficjalne dane dotyczące głosowania przez internet to niecałe 28%. Te 50% to są takie szacunki, no zobaczymy, czy optymistyczne czy pesymistyczne komisji wyborczej. Znaczy komisja liczy, że jeszcze kolejnych 20% naszych członków zagłosuje listownie. To nie jest oszałamiająca frekwencja, no ale trudno się dziwić, skoro na okres kampanii i okres wyborów wybrano wakacje. To był pomysł oczywiście podyktowany bardzo jasnymi powodami. Brak możliwości prowadzenia takiej szerokiej kampanii zwiększa szanse obecnego przewodniczącego partii, ale szkoda, że pan premier narzucił taki termin kosztem całej partii, bo jeżeli się okaże, że frekwencja będzie niska, no to znowu nie podbuduje to autorytetu Platformy. Mówię to z żalem, bo ta kampania, gdyby była prowadzona na równych zasadach, gdyby była prowadzona nie w czasie wakacji, ona mogła być takim świętem podobnym do prawyborów, w których Radosław Sikorski i Bronisław Komorowski rywalizowali o to, który z nich ma być naszym kandydatem w wyborach prezydenckich. No tak jeszcze zastanawiam się, bo na pewno myśli pan o tym, co będzie po ewentualnej wygranej wyborów lub po ewentualnej też przegranej. I o tą drugą opcję chciałbym zapytać, no bo po wygraniu no to możemy się domyślać mniej więcej, co mogłoby się wydarzyć, ale czy ma pan jakiś plan polityczny na to, co by się stało ewentualnie, gdyby pan przegrał, jakaś nowa partia, własne ugrupowanie? Mam świadomość, że faworytem tych wyborów jest Donald Tusk i gdy startowałem, wiedziałem, że będę miał bardzo pod górkę. Cały aparat partyjny, czy prawie cały aparat partyjny jest zaangażowany w kampanię Donalda Tuska. Natomiast mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o moją przyszłość, trzy rzeczy. Po pierwsze, nie zamierzam odchodzić z polityki. Inaczej, po pierwsze, nie zamierzam odchodzić z Platformy. Po drugie, nie zamierzam odchodzić z polityki, czyli gdyby się ziściły te zapowiedzi czy te groźby otoczenia premiera, że zostanę usunięty z Platformy, no to na pewno nie wywieszę białej flagi, ale chcę też powiedzieć tym, którzy zarzucają mi propisowskość, że absolutnie nie wybieram się do Prawa i Sprawiedliwości. Tego też wszyscy i wyborcy i koleżanki, koledzy z Platformy mogą być pewni. To chce też pan powiedzieć, że nie boi się pan skreślenia z listy, no bo jednak Platforma ma już na swojej tak zwanej czarnej liście kilka osób, które zostały usunięte z Platformy. Nie boi się pan, że pan dołączy do tego grona? Słowo bać się jest mi obce. Znaczy, jak się wchodzi do polityki, to trzeba
wyzwolić się z wszelkiego lęku. Polityka to jest walka bardzo twarda i dla ludzi, którzy potrafią zapanować nad strachem, ale mam świadomość oczywiście, że różne rzeczy mogą mnie spotkać. Takie nazwiska jak Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski, Paweł Piskorski, Zyta Gilowska, Jan Rokita, one codziennie stają mi przed oczyma. Wiem, że mogę podzielić ich los. Może zmienimy już troszeczkę temat. Kilka tygodni temu wszyscy podsumowywali prezydenturę Bronisława Komorowskiego. I ja chciałbym usłyszeć pana ocenę. Jak pan ocenia dotychczasowe osiągnięcia prezydenta? Wspomniałem o tych prawyborach. Ja w nich popierałem Radka Sikorskiego. Ale muszę powiedzieć z ręką na sercu, że jestem zaskoczony, jak dobrym prezydentem jest Bronisław Komorowski, bo po pierwsze zdobył sobie powszechny autorytet. Nawet połowa zwolenników Prawa i Sprawiedliwości dobrze ocenia prezydenturę Bronisława Komorowskiego. Po drugie, pan prezydent robi coś, czego moim zdaniem brakuje Donaldowi Tuskowi i brakuje rządowi. Bronisław Komorowski przedstawia takie strategiczne koncepcje tego, co trzeba zrobić, żeby Polska rozwijała się nie tylko dzisiaj, a wiadomo, że znaleźliśmy się w stanie stagnacji gospodarczej, ale żeby się rozwijała za lat 5, 10, 15. To jest taka polityka, którą ja chciałbym uprawiać, czyli polityka nie tej ciepłej wody w kranie, jak mówi pan premier, czyli takiego administrowania bez podejmowania jakichś ambitniejszych inicjatyw czy trudniejszych decyzji, tylko to jest polityka, która ma służyć interesowi Polaków i Polski na wiele, wiele lat. A zupełnie abstrahując i trochę hipotetyzując, widziałby pan siebie na stanowisku prezydenta w jakiejś tam odległej przyszłości? Nie, zdecydowanie nie mam takich planów. Nie ukrywam, że władza mnie interesuje, bo po to się idzie do polityki, żeby zmieniać rzeczywistość, a zmieniać ją można tylko wtedy, kiedy jest się u władzy. Ale mnie dużo bardziej interesuje ta władza wykonawcza. Bardzo chciałbym kiedyś być jeszcze ministrem. Uważam, że to jest fantastyczne doświadczenie, bo można bardzo dużo konkretnych rzeczy zrobić dla Polaków. Natomiast prezydent posiada w Polsce władzę symboliczną. Ja nie lekceważę władzy symbolicznej i Bronisław Komorowski pokazuje, że można właśnie poprzez symbole też realnie wpływać na rzeczywistość, ale siebie widziałbym w przyszłości, jeżeli mogę tak pomarzyć, po raz kolejny w roli jakiegoś ministra. Na przykład ministra szkolnictwa wyższego. To ciekawy kierunek, ale tutaj jakie zmiany należałoby wprowadzić, żeby usprawnić pracę ministerstwa? Trzeba po pierwsze odejść od czegoś, co narosło w ostatnich latach, niestety pod rządami Platformy, czyli gigantyczna biurokracja. Mówię to jako były rektor i myślę, że w tej chwili wszyscy pracownicy akademiccy, którzy słuchają tej rozmowy, kiwają ze zrozumieniem głową. Po drugie, trzeba wprowadzić dużo większą konkurencję między uczelniami. Tylko konkurencja i promowanie tych najlepszych jest szansą na podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego, a trzeci kierunek zmian to stawianie na rozwój nauki. Niestety pod względem innowacyjności polska gospodarka jest na szarym końcu w Europie i ma to też związek z brakiem jakichś znaczących osiągnięć naukowych. Tak już kończąc naszą rozmowę, ponieważ goni nas czas, czego mogą spodziewać się zielonogórzanie, nasi słuchacze, na dzisiejszym spotkaniu o godzinie 17 w siedzibie Europejskiego Gimnazjum doktora Rana? Po pierwsze chcę przedstawić swój program, wyjaśnić dlaczego kandyduję, co zamierzam zrobić, jeżeli wygram te wybory, ale oczywiście po drugie chcę też odpowiedzieć na wszystkie te pytania, których pan redaktor nie zdążył mi zadać, a nie tylko odpowiedzieć na pytania. Ja chcę wysłuchać komentarzy, opinii tych, którzy przyjdą, bo to nie jest tak, że polityk pozjadał wszystkie rozumy. Bardzo ważne jest, żeby politycy nie tylko mówili, ale żeby umieli słuchać, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będę miał szansę spotkać się z mieszkańcami Zielonej Góry. Serdecznie zapraszam na to spotkanie. No i przygotujcie państwo trudne pytania, ostre zarzuty i ciekawe komentarze. Oczywiście dołączamy się do tego apelu. Zapraszamy dzisiaj właśnie na spotkanie z posłem Jarosławem Gowinem w siedzibie Europejskiego Gimnazjum doktora Rana. Ono odbędzie się o godzinie 17. Jest otwarte dla każdego, dlatego przychodźcie, bo warto. A ja panu już bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia kolejny raz. Do zobaczenia i do usłyszenia. Moim i waszym gościem był poseł Jarosław Gowin, kandydat na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.